Cześć i czołem, mamy poniedziałek, jest chwilę po 8, mamy piękne słoneczko, piękną pogodę i zaraz zabieram was do mojej kuchni, bo jestem już mega głodna i będzie dzisiaj full day of eating, dzień cały ze mną. Zobaczcie co jem, jak jem, bo było to zapytanie, jak to wygląda pod kątem jelit, jakie są takie dobre posiłki, bezpieczne dla jelit i wam wszystko pokażę, wyjaśnię. Jest to dieta oparta o FODMAP. Ale ze względu takiego, że moja dieta się już powoli na szczęście rozszerza, nie będzie to taki bardzo rygorystyczny FODMAP, ale to wam wszystko opowiem, także zapraszam was do mojej kuchni. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chcesz być wszystkim na bieżąco, to zapraszam cię do dania subskrypcji oraz łapki w górę i zapraszam cię na mojego Instagrama, tam jestem codziennie. Dobra, zalałam sobie tu już herbatę, jest to mięta, ze względu na to, że trzeba ograniczyć w FODMAP kofeinę, która podrażnia jelita, także przeważnie piję miętę albo zielone herbaty. Jak większość z was pewnie wie, jestem największą fanką kanapek pod słońcem i to jeszcze jest moja resztka chleba, którą piekłam w sobotę na moim Instagramie, widzieliście. Także naprawdę nadobyłam kanapki z pastą z tofu, to jest tofu akurat z Lidla. I zrobię pastę z tofu i kanapki z pomidorami. Także zapraszam. Dobra, mamy już nasze tofu. W sumie nie trzeba go kroić, tak naprawdę będziemy je blendować, ale zważę go dla was, żeby wam napisać potem mniej więcej jak to wygląda, bo na co dzień ja nie liczę za bardzo kalorii. Zdarza mi się, ale raczej rzadko. Wzięłam tak jedną trzecią kostki, niecałe 60 gram, 57, dobra, myślę, że to starczy, resztę będzie na pewno na obiad, także sobie odłożę. I teraz dodajemy oliwy. Dobra, doprawimy to. Ja użyję bazylii, akurat mi się świeżo skończyło, więc będzie suszona. Pieprz i sól. FODMAP ważne jest to, że używamy głównie jednak ziół, bo one są bezpieczne dla jelit. Unikamy takich rzeczy jak czosnek, papryka, słodka wędzona, bo to je tak podrażnia bardziej. Dodajemy trochę wody, jedną z czajnika. Będzie konsystencja bardziej kremowa i teraz to wszystko wyglądające może nie do końca ciekawie zblendujemy i będzie super pasta z tego. Takiej naprawdę super pasty do smarowania. Dobra, chleb już pokroiłam. Chleb jest pieczony przeze mnie. Jest to chleb 100% żytni na zakwasie. Dzisiaj chyba pokażę wam, jak piekę chleb chyba przy okazji, bo się widzę, że skończył dosyć szybko. Ja akurat nie miałam problemu z glutenem, tylko bardziej z pszenicą. Wszystko, co nie było żytnie, mi raczej szkodziło, ewentualnie takie pieczywo mieszane też przechodziło, ale jednak stawiam na żytnie, jeśli mogę. Ale z chlebami bezglutenowymi też próbowałam. Dobra, starczyło idealnie na 4 takie kromeczki chleba żytniego. Do tego pokroję sobie w pasterki pomidora i zjem takie kanapeczki. Tu mam moją miętę. Dobra, tak się prezentują moje kanapki, pokroiłam sobie pomidorkę, jeszcze posypałam bazylią, bo lubię dobrze doprawione i biję herbatę i jem śniadanko. Wiem, że są ludzie, którzy tak nie potrafią zrobić i tak nie robią, ale ja tak robię. Tadam. Dobra, ja już skonsumowałam moje śniadanko, ale z tego miejsca chciałabym wam jeszcze coś powiedzieć. Przy okazji tego, że jadłam kanapki, bo jak pewnie wiecie, kocham kanapki pod każdą postacią i zawsze mnie to smuci, jak ludzie myślą, że kanapki są nudne, bo 90% ludzi
kanapki kojarzy tylko z szynką, serem, sałatą i pomidorem i to jest w ogóle szczyt po prostu ekskluzywnej kanapki. A ja uwielbiam ją pod każdą postacią, więc postanowiłam coś z tym zrobić. I jak to oglądacie, to pewnie już jest dostępny mój e-book dotyczący kanapek, pomysłów na kanapki, przepisów na kanapki. Jest ich tam prawie 30 i przysięgam, nie ma tam żadnej kanapki z szynką i serem, ani z sałatą. Są tam różne przepisy na pasty, są pasty na słodko, wegańskie, wegetariańskie, są te rzeczy z mięsem, także polecam Wam serdecznie, zajrzyjcie tam. E-book jest dosłownie za symboliczne parę groszy, tak żeby każdy mógł się w niego zaopatrzyć i myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie i jak choć jedną osobę zainspiruje do jedzenia kanapek, to się bardzo ucieszę. Nie zdradzając zbyt wiele, pokażę Wam tak mniej więcej, jak to tutaj wygląda. To jest strona pierwsza. Tu mamy po kolei ładne fotki kanapek. Wszystko jest sfotografowane, żeby ładniej było wizualnie widoczne. I przy spisie treści, bo są kanapki na słodko, na słono i są podzielone na spis treści. I przy spisie treści są ikonki ze znaczonym, co jest wege, co jest nie wege. I tu macie na przykład tą pastę z tofu, którą jadłam dzisiaj na śniadanie, jest zaznaczone, że jest 100% wegańska. I co? I na pewno dam Wam link do e-booka w opisie filmiku. Tak? Dobra, jest koło 12, ze względów logistycznych idę już robić obiad, bo tak mi będzie łatwiej akurat dzisiaj. Także zabieram Was do kuchni i będzie makaron na pewno. Dobra, jeśli chodzi o składniki do obiadu, to mam tutaj makaron ryżowy, pomidor w puszce, jedną marchew, już sobie ją obrałam, resztę tofu ze śniadania, jest go około 110 gram. Tu przyprawy mam bazylię, majeranek, miało być jeszcze oregano, ale się skończyło. Sos sojowy, nawet spojrzałam, że jest bezglutenowy, więc super. Odmierzyłam sobie tu już 5 gram oliwy. No i pieprz, sól. I teraz tak będę kroić tofu na kostkę i doprawiać je sosem sojowym i tutaj przyprawami, a marchewkę zetrę i podsmażę na oliwie. All is fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you said, why even bother? Set this love, set me on fire. How I wish you'd be the victim so you'd see just how I'm feeling. You better know, know, know that I have conditions. I make the rules and make the decisions. And I want nothing less than what I deserve. So dobra. Marchewki nie będę ścierać na tarce, tylko obieraczką na takie choćby spaghetti. Dobra, tutaj nasza marchewka się pięknie podsmaża i już widać, że jest miękka. Dla osób, które nie mają problemów z jelitami albo dobrze trawią, polecam cebulę po prostu dla lepszego smaku. A osób z wrażliwymi jelitami, no nie polecam ani cebuli, ani czosnku. Tutaj w międzyczasie odważyłam sobie 60 gram makaronu i włożyłam go specjalnie do naczynia i teraz zaleję po prostu wrzątkiem. Dobra, przykrywam to i odstawiam na 5-6 minut. Marchewka już jest super miękka, więc wlewam pół puszki, wlewam pół puszki pomidorów. Dobra, będzie pół. I dodaję nasze tofu z przyprawami, już powinno ładnie przejść. Wszystko mieszam. No, 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 that I have conditions. I'll
teraz to przyprawię i doleję trochę wody, żeby to się wszystko ładnie gotowało ze sobą. Jak widzicie, to się wszystko ładnie połączyło, marchewka zmiękła i się ładnie przysmażyło. Dobra, makaron już powinien być gotowy, widać, że jest miękki, jeszcze woda jest bardzo ciepła, ale zaraz go odsadzę i przełożę na talerz. Jak się prezentuje cała micha tego, ja sobie już posypałam tam parmezanem i idę szamać. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja po obiedzie, po czymś słonym, mega lubię zjeść coś słodkiego i pokażę Wam mój ulubiony ostatnio bardzo szybki, prosty deserek po obiedzie. Najprostszy deser w świecie będzie to moja ulubiona Maluta, bo jest bez laktozy i ma 0% tłuszczu i ma tylko 57 kalorii na 100 gram, więc cały jogurt ma 103 kalorie bodajże. I jest wysokobiałkowy, bo to jest tutaj właśnie super. Jogurt z mrożonymi truskawkami i dosłodzony stevią. Stevią dlatego, że stevia jest najbardziej bezpieczna, bo ksylitol, erytrytol może podrażniać jelita i w dużych ilościach na przykład powodować biegunki. Także stevia jest najbardziej przyjazna jelitom. Tutaj mam 70 gram truskawek mrożonych. Zalewam je po prostu na chwilę wrzątkiem. Dosłownie na minutę. Wylewam wodę i dodaję słodzik i blenduję. Ja robię jeszcze jedną śmieszną rzecz, bo nie lubię, jak jogurt jest taki mega zbity, więc dolewam zawsze trochę wody. I po prostu mieszam to tylko po to, żeby był bardziej taki płynny. Teraz mam taką super mega kremową konsystencję. Dobra, truskawki już odmarzły, wylewam tę wodę. Daję może 2-3 pastylki stevii. I blenduję. Dlatego, że truskawki były jeszcze dosyć zimne, wyszła taka sorbetowa konsystencja, co mi mega odpowiada. I wlewam po prostu sobie. I tadam! Bardzo proste, a super smaczne i słodkie. Czasem dodaję sobie jeszcze do tego orzechy, jak mam ochotę. Trzeci posiłek będzie to owsianka. Ja mam płatki zwykłe, że tak powiem glutenowe. Korzystałam też z tych bezglutenowych na początku, ale nie odczuwałam różnicy, więc śmiało korzystam z tych, ale nie u każdego mogą się na początku sprawdzić. Więc mam owsiane, czekoladę gorzką, truskawki mrożone, tutaj mam orzeszki ziemne. Polecam w formie stałej, ponieważ masło orzechowe jednak gorzej się trawi przez nasze jelita. Tutaj standardowo Maluta, może też być serek wiejski, ale akurat nie mam. I stevia. Orientowałam się, że nie włączyłam nagrywania. W każdym razie dodałam tutaj dwie kostki 20 gram czekolady gorzkiej i zalałam odrobiną wrzątku, żeby po pierwsze się czekolada rozpuściła, a po drugie, żeby płatki trochę napęczniały. Także tak to wygląda po wymieszaniu, mega czekoladowe. Teraz będę z truskawkami mrożonymi robić tak samo mus jak wcześniej. Zaleję po prostu wrzątkiem i dodam stevii, bo tak mi smakuje to najbardziej. 80 gram.
Także tak to u mnie wygląda, tu jest maluta, tu są orzeszki, tu jest mus. I super się też to sprawdza, jeśli dać to na przykład na noc z lodówki, to wtedy tak fajnie zastygnie wszystko i będzie takie bardziej deserowe. Ten chleb, co ja mam rano, co widzieliście, to był chleb żytni, który sam piekłam na zakwasie. I teraz, że mi się skończył, tu mam zakwas, jeszcze który mi został, i będę piekła znowu chleb. Więc wam pokażę, będę używać mianowicie mojego zakwasu, sobie ładnie rośnie. Tu jest mąka żytnia typu 720, zakwas jest narobiony na typie 2000, sól i wodę. I teraz to muszę wszystko ze sobą wymieszać i potem do foremki, żeby wyrosło. I tu już sobie odważyłam 120 g zakwasu, będzie około 15 g soli, 600 g mąki żytniej 720 i 400 ml wody. Także wyrabiam ciasto i lecę do formy, żeby wyrosło. Dobra, wyrównęłam i tak to się teraz prezentuje. Odkładam teraz to do ciepłego miejsca. Znaczy najpierw jeszcze przykryję folią i odkładam do ciepłego miejsca na jakieś 5 godzin, żeby wyrosło. Także jest tak do połowy blaszki i zobaczymy, jak bardzo urośnie. Mam tylko pokazać, że minęły jakieś 3 godziny i już urósł fajnie. It's fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you said, why even bother? Set this love, set me on fire. How I wish you'd be the victim so you'd see just how I'm feeling. You better know, know, know that I have conditions. I make the Upiekłam chleb i nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zjeść go na kolację, bo jest jeszcze taki cieplutki. I mam po prostu chleb z twarożkiem i z przyprawami, i z łyżką jogurtu, pomidorki, sałatę i szyneczkę, żeby nie było, że wszystko dzisiaj było wegan, bo tak sobie pomyślałam, że w sumie było same tofu praktycznie. I przepraszam, jeśli jest teraz słaba jakość, ale jest przed 21 już. I chciałabym wam podziękować, jeśli to obejrzeliście do końca. I zapraszam do kolejnego, a ja lecę jeść, póki jeszcze cieplutkie. Just started.